Dzień dobry. Za chwilę będę rozmawiał z politolożką z Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor Anną Siewierską, na temat Kolegium Humanum, nadchodzących wyborów samorządowych i obecnej sytuacji politycznej w kraju. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. W czasie kampanii wyborczej Donald Tusk zapowiadał, że w jego rządzie będą zasiadać sami specjaliści. I jak pani sądzi, czy premier miał również na myśli osoby z dyplomem z Kolegium Humanum? Ja nie chciałabym dyskredytować wszystkich porówno z Kolegium Humanum, bo ja rozumiem, że przede wszystkim duże wątpliwości dotyczą dyplomów MBA Kolegium Humanum. Natomiast no, mimo wszystko mam nadzieję, że ma wokół siebie lepszych specjalistów niż absolwentów tej konkretnej uczelni. Jeżeli chodzi o całość tej afery, są już pierwsze zatrzymania. Rektor został zatrzymany i sześciu jego współpracowników. Jak pani komentuje w ogóle całą tą sprawę? Panie redaktorze, ja byłam sama byłam rektorką, kierowałam Wyższą Szkołą Europejską imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie jakiś czas temu, więc no, mam nie tylko doświadczenie w pracy na uczelni, ale także w zarządzaniu uczelnią. Wiem, jak to jest trudne, wymagające. Wiem też, jak trudno jest prowadzić studia MBA. Trudno nie ze względu na jakieś ustawowe zasady dotyczące tych studiów, bo one są niestety w Polsce, albo inaczej, ich w Polsce nie ma. To znaczy, o ile na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, no zatrzymajmy się na przykładzie Wielkiej Brytanii, żeby już pozostać w Europie. W Wielkiej Brytanii studia MBA są porównywalne do studiów magisterskich i obowiązują te same zasady, co na poziomie studiów magisterskich. Podlegają również pełnej kontroli odpowiednich organów państwowych, ale także są firmy, trzy takie najważniejsze, które czy organizacje, które no jakby akredytują te studia. W Polsce studia MBA mogą być prowadzone w trybie studiów podyplomowych. Czyli ich poziom jest dużo niższy niż ten, o którym mówimy na przykład w Wielkiej Brytanii. I cały problem tak naprawdę zaczął się w momencie, kiedy w 2016 roku, to chyba weszło w życie później, w 2017 od 1 stycznia, wprowadzono nowe wymogi dla członków rad nadzorczych. Wcześniej obowiązywała ustawa z 1996 roku i na mocy tamtej ustawy, no tam trzeba było spełnić cały szereg wymogów, żeby być członkiem rady nadzorczej i zdać państwowy egzamin. Ten egzamin jest bardzo, bardzo trudny. Koszty takiego egzaminu są niewielkie. Zdaje się, że teraz w okolicach 1000 zł. Natomiast sam egzamin jest bardzo trudny. Wprowadzono takie właśnie okienko czy furtkę, bo pewnie słowo furtka bardziej tu będzie pasowało, bo rzeczywiście tą furtką się nam przecisnęło do rad nadzorczych całe mnóstwo osób związanych głównie z PiS-em, choć pewnie jak głęboko poszukamy, to się okaże, że nie tylko. Bardzo wiele osób, które nie musiały zdawać tego trudnego egzaminu, ponieważ wprowadzono właśnie w tej nowej ustawie zasadę, że z tego egzaminu zwalnia między innymi posiadanie tytułu MBA, przy czym jeszcze w pierwszej wersji, bo ja specjalnie przed rozmową z panem sprawdzałam sobie poszczególne wersje tych zmian. Jeszcze w czerwcu było napisane, w czerwcu 2016 roku jeszcze było w projekcie napisane, że zwalnia dyplom MBA czy ukończenie MBA. Natomiast już w październiku było napisane studia podyplomowe MBA. To jest naprawdę duża różnica, dlatego że te studia podyplomowe w Polsce to jest
minimum 2 semestry i najczęściej tyle właśnie trwają. Natomiast studia MBA no, dużo, dużo wyższe wymagania. Wpisano jako studia podyplomowe MBA, czyli ta furtka powstała, no i nagle osoby, które były zainteresowane, żeby się dostać do rad nadzorczych, tą furtkę zaczęły wykorzystywać. Przy czym dla bardzo wielu osób też pewną barierą były kwoty, które trzeba zapłacić za studia MBA. To najczęściej jest w okolicach no, co najmniej 15-20 tysięcy wzwyż, Tutaj, w jeżeli mogę zależności. przerwać, bo właśnie powiedziała pani o kosztach, jakie trzeba zapłacić, i ja też trochę przygotowując się do rozmowy, sobie przyjrzałem, jakie są koszty, jakie uczelnie oferują koszta. I właśnie podobną ofertę uzyskania tytułu MBA lub DPA ma Politechnika Warszawska, Akademia Kościół-Mińskiego czy Uniwersytet Łódzki. Jednak czesne w tych uczelniach wynosi od prawie 80 tysięcy złotych do 35 tysięcy złotych, w Kolegium Humanum niespełna 10 tysięcy. I jakie w pani ocenie należy wprowadzić regulacje prawne, żeby osoby, które ubiegają się o publiczne stanowiska, miały rzeczywiście wysokie kwalifikacje, a nie tylko na zasadzie, że mają papierek no powiedzmy sobie to wprost, z niedzielnej uczelni? To znaczy, ja generalnie nie widzę problemu w tym, żeby zostawić ten zapis o ukończeniu studiów MBA, tylko że trzeba sprecyzować, tak jak to jest w innych krajach, czym są studia MBA, bo no, w Polsce no, Kolegium Humanum no, udowodniło, że można zrobić studia MBA. Zrobić to jest niewłaściwe słowo, bo tego się po prostu nie da zrobić, tak? Nie, no ale dyplom się udało zdobyć w 3 miesiące i za bardzo niską kwotę. Tą kwotę taką niską można było uzyskać też poprzez to, że zrezygnowano z dobrze wykwalifikowanej kadry. Ta kadra też w dużej mierze powinna być kadrą z ośrodków zagranicznych, bo to jest też jeden z wymogów MBA na świecie, że to musi być przy współpracy bardzo bliskiej z ośrodkami zagranicznymi, prestiżowymi. Przy czym okazało się, że Kolegium Humanum miało partnerów fikcyjnych, to znaczy w ogóle instytucje, które nie istniały. Panie redaktorze, proszę mi powiedzieć, jak duży tupet trzeba mieć, żeby robić takie rzeczy, nie bojąc się, że to wyjdzie. Więcej nawet. Wszyscy o tym wiedzieli w środowisku już od dawna i mówiono o tym, tylko nikogo to nie interesowało. To znaczy, może nie znaliśmy szczegółów. Ja, jeżeli mogę, to bo spytała się pani, jak duży tupet trzeba mieć. Ja pamiętam, jak niedawno rozmawiałem właśnie, jak ta sprawa wyszła. Pojawiły się pierwsze zatrzymania, rozmawiałem z jednym znajomym i on mi wprost zacytował burmistrza chyba Białęki, o ile dobrze pamiętam nazwisko i stanowisko, które zajmuje, ale chyba Białęki. On mi wprost powiedział, że no, Newsweek przegrał już tyle razy, tyle procesów, tyle razy to przegra i tym razem, więc de facto nie ma sprawy. No nie, no, sprawa jest, bo gdyby rzeczywiście PiS miał trzecią kadencję, to pewnie by to wszystko się rozeszło po kościach i mimo tego, że wiedzieliśmy bardzo dużo rzeczy, to jednak no, nic z tym za bardzo nie mogliśmy zrobić, no, zwłaszcza rektorzy wiedzieli innych uczelni niepublicznych. No, tych uczelni niepublicznych w Polsce nie jest znowu aż tak wiele i nawzajem się obserwujemy. Kontaktujemy, czy kontaktowaliśmy, bo na szczęście już nie zajmuję się zarządzaniem, więc to już nie jest mój problem. No ale generalnie to jest takie środowisko nie aż tak duże, żeby się nie wymieniać informacjami i te informacje rzeczywiście o Kolegium Humanum krążyły. Natomiast no, Kolegium Humanum było nie do ruszenia, no bo było chronione z każdej strony. I ze strony kościoła, i przez polityków, przez różnego rodzaju instytucje. No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że w 2021 roku
Pełnomocnik rektora Czarneckiego po raz kolejny odmówiono mu zrobienia habilitacji. Po prostu dostał trzy negatywne recenzje. Wszystkie negatywne recenzje dostał. I to już był któryś kolejny raz. Natomiast niecały rok później został ta sama osoba, której co najmniej dwukrotnie odmówiono habilitacji, jednogłośnie, to nie tak, że miał jedną negatywną recenzję, ta sama osoba została powołana przez ministra Czarnka na swojego doradcę. Czyli no, to było wręcz sankcjonowanie, to było śmianie się nam w twarz wszystkim. Co więcej, ustawa Gowina wprowadziła kolejną furtkę, bo tym razem mówię o ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, a mianowicie, że tytuł profesora nadzwyczajnego, profesora uczelni może dostać osoba, która nie ma nawet habilitacji. Oczywiście uczelnie publiczne nie robią takich rzeczy, bo no, to jest jednak obniżanie poziomu. Więc żeby ten tytuł profesora uczelnianego dostać, to trzeba być pracownikiem samodzielnym naukowym, czyli mieć habilitację. Natomiast na uczelniach niektórych niepublicznych, Collegium Humanum, jak pan spojrzy na listę wykładowców, to pan zobaczy, że to jest absolutnie częste. Z doktorów bez habilitacji natychmiast robiono profesorów uczelni. Oczywiście dla naszego środowiska akademickiego, no, to nic nie znaczy. To jest tak jak tytuł, no nie wiem, my doskonale wiemy w naszym środowisku, kto zrobił habilitację na Słowacji czy w Rumunii i tak dalej, więc to są takie rzeczy, które w naszym środowisku są jakoś tam oczywiste. Natomiast dla studenta potencjalnego, czy kandydata na studia MBA, który wchodzi na stronę uczelni i patrzy, no jaka tam jest kadra, to jak on widzi profesor CH, tak, Collegium Humanum, MBA, DBA i tak dalej, tam już tyle tych skrótów, że aż trudno. I te osoby takie powymiane, to myśli, wow, tam jest świetna kadra. Tam jest świetna kadra. Jeszcze patrzę na jakieś zagraniczne nazwiska. Inna sprawa, że te nazwiska odsyłam państwa do na listę, póki jeszcze można powchodzić. Muszę powiedzieć, że ja przez ten weekend bardzo mocno oglądałam sobie stronę internetową, czytałam i tak dalej, bo nie mieściło mi się bardzo wiele rzeczy w głowie. No to takie osoby, które rzeczywiście w tym środowisku nie są na co dzień, mogą się na to nabrać, tak? Nie, one nie widzą, no widzą jakieś Ja tu zagraniczne przerwę nazwisko. pani profesor i o to się spytam, bo powiedziała pani profesor, że wszyscy w środowisku politycznym i nie tylko politycznym o tym wiedzieli, tylko właśnie Nie, nie politycznym, tylko bardzo wiele nie w osób w środowisku środowisku akademickim o tym wiedziało, że to akademickim, jest przepraszam, tak. akademickim, tylko właśnie co to świadczy, ja nie będę pytał się o środowisko akademickie ogólnie, o społeczeństwie, że wszyscy o tym wiedzieli, a udało się na to przymykać oko i tam politycy poszczególnych partii, no de facto jak patrzy się na to, kto tam robił i ma ten tytuł z Collegium Humanum, politycy z każdej partii bez względu na barwy partyjne mają stamtąd tytuły, które de facto są nic nie warte, żeby nie powiedzieć mocniej. Nie, one są właśnie. No, problem polega na tym, że one są warte. One są warte konkretne pieniądze. One są zdobyte nieuczciwie, ale one niestety są warte. Pieniądze wydane na te dyplomy zwracały się w ciągu 2-3 tygodni, bo stawki w radach nadzorczych, miesięczne wynagrodzenie w radach nadzorczych to jest od 15 000 w górę. Chociażby popatrzy się na listę tych polityków, którzy dzięki tym dyplomom weszli do rad nadzorczych. Więc niektórym się to zwróciło w miesiąc, a niektórym jeszcze szybciej. Także, że no niestety to jest problem, że one są warte i teraz pan minister zapowiada, minister Wieczorek zapowiada, że to będzie skrupulatnie badane. No ale myśmy na przykład z profesorem Sadurskim wymienili na ten temat
opinię. No i on jako prawnik no twierdzi, że to nie będzie takie łatwe. To znaczy każdorazowo, w każdym przypadku sprawę będzie musiał zbadać sąd. Czyli to są rzeczy, które się mogą no jednak przez długie lata dziać. Ja bym jednak chciała też jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, że to był cały system. Ten system polegał na tym, że trzeba było, stworzono uczelnię niepubliczną. Uczelnie niepubliczne bardzo długo pracują na swój prestiż, na swoje dobre imię. Generalnie dużo ciężej muszą pracować niż uczelnie publiczne, no bo z różnych względów, no przede wszystkim dużo krócej działają i tak dalej, i tak dalej. No więc, a tu nagle powstaje taka uczelnia i ona bardzo szybko zyskuje rangę uczelni prestiżowej. Ja na przykład trafiłam na artykuł z Onetu, w którym wypisywano, jakie wykształcenie mają różni sportowcy. I wśród tych sportowców wymieniono między innymi Otylię Jędrzejczak, jeśli dobrze pamiętam, i napisano, że ma że ukończyła prestiżową uczelnię Collegium Humanum. Skąd się wzięło określenie prestiżowa uczelnia wobec uczelni, która jest stosunkowo krótko na rynku? Otóż jak Orlen przejął Polska Press, to Polska Press ma największe tytuły w poszczególnych województwach, w Rzeszowie czy na Podkarpaciu. Nowiny, Gazeta Pomorska, Wrocławska i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie były filie Collegium Humanum, organizowano plebiscyty na najlepszą uczelnię. I te plebiscyty wszędzie tam, ja sobie to skrupulatnie przez weekend sprawdzałam. Wrzuciłam zresztą na Twittera screeny z tych informacji, do których trafiłam. Robię screeny, bo to wszystko teraz znika. Ja już nieraz trafiałam na różne ciekawe informacje. Szukałam informacji na temat doktoratu, na przykład pana generała Szymczyka. To też, no niestety wtedy screenów nie robiłam jeszcze, więc teraz już jestem nauczona doświadczeniem, że sprawdzam takie rzeczy i od razu robię screeny, więc Państwo możecie sobie to też sprawdzić, póki jeszcze to jest. Wszędzie tam, gdzie były tytuły Polska Press, Collegium Humanum zostawało najlepszą uczelnią roku. I w ten sposób w ciągu kilku lat, rok po roku, ta uczelnia dostawała takie tytuły. Młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi ludzie, być może nawet politycy, nie interesujący się na co dzień, czy generalnie ludzie, którzy chcieli zdobyć jakieś tam wykształcenie, nie interesujący się na co dzień szkolnictwem wyższym, nagle widzą, że jest uczelnia. Wszystko wygląda w porządku, pełno nagród, pisze, że jest nagradzana wielokrotnie, że ma zagranicznych partnerów. I to był taki system, który uwiarygadniał, tak? Czyli Polska Press, tytuły Polski Press uwiarygadniały tą uczelnię. Jeżeli chodzi o tę mistyfikację, to też bym to powiedział, właściwie się spytam na takiej samej zasadzie, to też mogę, powiedzmy, sam sobie napisać, że mam jakiś tam tytuł, czy sobie wydać na zwykłym papierze gdzieś w pliku Word, napisać, że mam jakiś tytuł i też sobie samemu sprzedać i już będę miał jakiś tytuł i w portalu napisać, że o, dziennikarz No, prestiżowy, ale właśnie, panie też redaktorze, no właśnie, mam tytuł. znaczy, sprawa wygląda w ten sposób, że teraz to nie jest takie proste, dlatego że Dlaczego? wszystko, już od kilku dobrych lat, wszystko, co się publikuje, musi być, znaleźć się w najważniejszych portalach. Jak ktoś mówi na przykład, że ma doktorat, to jest portal Nauka Polska, jest PBN i tak dalej, i tak dalej. I my wchodzimy tam i nawet nie mając uprawnień, część rzeczy możemy zobaczyć, no ale mając uprawnienia, no bo też na przykład jesteśmy naukowcem, to my widzimy wszystkich.
To nie jest tak, że się da oszukać, więc a przecież dziennikarze Newsweeka nie pierwszy raz o tym pisali, tylko Tak, wcześniej za bardzo się tym nikt po prostu nie ale interesował. też bym przyszedł do tego, co wcześniej, jak zdecydowałem słowa tego burmistrza, że właśnie tyle procesów na ten temat już Newsweek w tej sprawie przegrał, że no to właściwie nie ma sprawy, ale przychodząc do innej kwestii, jak to właśnie świadczy o sprawie, z którą szła opozycja do wyborów, że zależy nam na kadrach, żeby te kadry były, w kadrach byli no najlepsi specjaliści, żeby nie byli to tak jak właśnie w Zjednoczonej Prawicy z dyplomami, no wartymi tylko pieniądze, ale jakoś za tym nie idzie, tylko właśnie, żeby byli specjaliści merytoryczni, specjaliści. Panie redaktorze, ja jestem politolożką, a nie polityczką, dlatego ja będę uważnie się przyglądać każdej władzy. No, przez ostatnie 8 lat przyglądałam się PiS-owi. Pewnie jeszcze długo się będę przyglądać, bo uważam, że ta partia ma bardzo groźny potencjał, podobnie jak Konfederacja, ale też będę się przyglądała temu, co teraz się będzie działo i kto się będzie znajdował w spółkach Skarbu Państwa i jakie kompetencje te osoby będą miały. Nie ulega wątpliwości, że spółki Skarbu Państwa to jest naprawdę łakomy kąsek i nie dopilnuje się wszystkich. Nie dopilnuje się wszystkich polityków, nie dopilnuje się wszystkich osób odpowiedzialnych za nadzór nad tym i na pewno będą różne rzeczy wychodziły i po to między innymi państwo jesteście jako dziennikarze, żeby to kontrolować. I jeśli takie dyplomy, a wiemy przecież, że te dyplomy były zdobywane nie tylko przez polityków PiS-u, aczkolwiek ich najwięcej te dyplomy nie tylko, że zdobyło, ale wykorzystało, bo to jest jeszcze jedna rzecz, że niektórzy ludzie. Ja nie wykluczam, że tam były różne systemy, to znaczy, że być może były równolegle na przykład dwa kursy MBA, tak? Jeden był normalny, drugi nie. Takiej wiedzy Znaczy, ja jeszcze. czytałem na stronie uczelni, bo kiedyś zajrzałem sobie na tą stronę uczelni, to właśnie była taka oferta, tylko po prostu w takiej sytuacji pani profesor płaci więcej. No właśnie, no, ale płaci się więcej właśnie dlatego, że na przykład tam rzeczywiście jest kadra. Tak? Tam rzeczywiście są spotkania, więc nie chcę też. Ja jestem przekonana, że jest bardzo wielu uczciwych absolwentów studiów licencjackich czy magisterskich, czy być może nawet MBA. Tutaj ostrożnie podchodzę, bo mimo wszystko wydaje mi się, że jak ktoś zrobił MBA w 3 miesiące, to miał pełną świadomość tego, że nie jest to uczciwie zdobywany tytuł. No ale zakładam, że jest bardzo wielu studentów uczciwych, którzy zdobyli tytuł licencjata czy magistra na tej uczelni. I nie chciałabym, żeby też no, wylewać dziecko z kąpielą i skazywać jakby tych ludzi od razu na jakąś banicję, bo skończyli nie taką uczelnię. No, ktoś ma 19 lat i decyduje się na wybór jakiegoś kierunku. Ten kierunek w jego mieście na przykład jest oferowany tylko i wyłącznie na Kolegium Humanum. No to wybiera to Kolegium Humanum. To jest też jeszcze jedna kwestia, wie pan, o której się mało mówi, a ja bardzo nie lubię takiej źle rozumianej solidarności środowiskowej. To nie pan rektor tylko i najbliżsi jego współpracownicy oszukiwali, tak? Ktoś tam dawał nazwiska. Ktoś tam występował jako kadra tych kierunków. Także no, nawet nie wiem, jak to nazwać, nie, przecież nie studiów, tylko właśnie kursów. MBA. Ci ludzie też powinni odpowiedzieć no, według mnie za swoje czyny, no bo z pełną świadomością, to nie jest tak, że my sobie możemy. Ja jak zaczynałam pracę na uczelni, to było w 2000 roku. Ja pamiętam doskonale, jak dla mnie było oczyszczającym przeżyciem to, że na przykład, kiedy studenci, nie wiem, przyjeżdżali z Ukrainy chociażby, pierwsze roczniki studentów z Ukrainy, i oni
Jak oni mówili, to jest niesamowite, u was się nie daje łapówek na uczelni. To było dla mnie takie, znaczy coś, co dla mnie było oczywiste, to w ustach tych ludzi, którzy mówili, my na przykład pytaliśmy, jak was stać na studia w Polsce? A oni mówią, no ale przecież ja płacę tutaj czesne, na przykład, mówimy o uczelni publicznej, ja płacę czesne, a ja bym więcej wydał na łapówki u siebie w kraju. Takie były rozmowy na początku lat 2000 prowadzone ze studentami. Myśmy naprawdę zrobili ogromny postęp po latach 90., gdzie no to środowisko się jednak oczyszczało z różnych przypadków trudnych, tak? I myśmy naprawdę zrobili ogromny postęp. Dzisiaj nikomu do głowy nie przyjdzie do uczelni, żeby łapówki komukolwiek dawać, a już jeszcze bardziej, żeby je brać. Naprawdę. I teraz I do pojawia się tego, przypadek kolegi. jeżeli mogę, do przypadku Collegium Humanum i do tych łapówek, i jak pani profesor jeszcze wcześniej powiedziała, że być może, ja tego też nie wykluczam, że są tam osoby, które jednak no, zaliczyły te 2 semestry i, krótko mówiąc, swój tytuł są absolwentami, którymi zostali w sposób najkrócej rzecz mówiąc uczciwy, ale jednak zadałbym to pytanie. Jak pani sądzi, czy osoby, które mają dyplomy z Collegium Humanum, a uzyskały go w sposób nieuczciwy, powinny startować w wyborach samorządowych, czy też powinny zostać objęte ostracyzmem społecznym? I najkrócej rzecz ujmując, jak zostanie ta sprawa jeszcze dogłębnie wyjaśniona, czy powinny się na tym etapie zakończyć ich kariery polityczne? Ja oczywiście uważam, że ta sprawa potrwa pewnie nie miesiące, a może nawet lata, więc zanim my poszczególne przypadki wyjaśnimy, to trochę czasu minie. Natomiast no, jednak transparentna polityka to jest zdrowa polityka i uważam, że powinny być ujawnione nazwiska wszystkich osób, które są bądź kandydują do spółek, do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa, które chcą pełnić funkcje publiczne. Jeśli ktoś chce pełnić funkcję publiczną, to musi sobie zdawać też sprawę z tego, że społeczeństwo ma prawo mieć pełne informacje na jego temat. Więc no, ja jestem absolutnie za transparentnością. Przy czym, tak jak mówię, mówimy teraz o NBA-u, bo wydaje mi się, że nie ma jeszcze podstaw do tego, żeby negować uczciwość dyplomów licencjackich i magisterskich. Tego jeszcze nie wiemy. Więc byłabym bardzo ostrożna w rozciąganiu tego generalnie na całą, na całą edukację w Collegium Humanum. Aczkolwiek z przyjemnością poznałabym raporty Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Bo znowu od 24 lat pracując na uczelni, już dobrych kilkunastu, patrząc na to, jak działa Polska Komisja Akredytacyjna, Państwowa Komisja Akredytacyjna, ja wiem, że te kontrole są niesamowicie szczegółowe. Ja je przeszłam już na wielu kierunkach, w kilku uczelniach, konkretnie w trzech uczelniach przeszłam, więc to były różne komisje w różnym składzie, sprawdzające różne kierunki i różne poziomy nauczania. I za każdym razem te komisje były niezwykle skrupulatne. Niezwykle. Powiedziałabym wręcz, że do przesady. W naszym środowisku krążą anegdoty wręcz o tym, jak skrupulatne potrafią być komisje akredytacyjne. I teraz chciałabym wrócić do przykładu Collegium Humanum i zobaczyć, kto był w komisjach akredytacyjnych w Collegium Humanum i czy te kontrole, paki, również były tak skrupulatne jak na wszystkich innych uczelniach? Wróciłbym do tego, co na początku naszej rozmowy pani profesor wspomniała, to znaczy o wiceministrze resortu edukacji. To znaczy, jakie wnioski z tej sytuacji powinien wyciągnąć obecny rząd? Ja myślę, że tutaj są rozwiązania też nawet nie tylko na poziomie jednego ministerstwa, tylko co najmniej dwóch. To znaczy, z jednej strony uważam, że
ustawie o prawo o szkolnictwie wyższym powinno jednak być sprecyzowane, czym są studia MBA. W tym momencie to jest zagadnienie, które jest zostawione samopas, to znaczy mogą to robić wyspecjalizowane ośrodki mające akredytację tych trzech najważniejszych światowych ośrodków oferujących MBA, tak zwane trzy korony, ale mogą też robić to wszystkie uczelnie, które mają studia podyplomowe. A z kolei studia podyplomowe w Polsce bardzo łatwo zrobić. To znaczy wymagania co do prowadzenia studiów podyplomowych są, mieszczą się w jednej linijce, tak? Że to ma być minimum 2 semestry, tyle i tyle punktów ECTS. Szczerze mówiąc, nie pamiętam w tym momencie, ile tych punktów ECTS jest akurat na studia podyplomowe. Chyba 30, ale tak jak mówię, już od kilku lat nie zarządzam uczelnią, więc nie pamiętam tego. I tyle. Czyli Senat uczelni podejmuje decyzję, ruszamy z takim kierunkiem studiów podyplomowych i tyle. Nic więcej się nie dzieje. Jeśli do tego worka wrzucimy MBA, no to automatycznie to traci na znaczeniu. Co więcej, to jest też bardzo niepokojące. Na forach internetowych, takich bardziej profesjonalnych, pojawiły się już informacje o tym, że partnerzy nasi różni zagraniczni są zaniepokojeni tym, jak wyglądają studia MBA w Polsce. I o to bym się zapytał, bo to jest ciekawe, jak to może wpłynąć na współpracę międzynarodową środowiska akademickiego. No i to właśnie bardzo mocno podważa naszą wiarygodność. Ja myślę, że w najbliższych miesiącach niejedna uczelnia może się spodziewać, niejedna uczelnia, która rzeczywiście współpracuje z partnerami zagranicznymi, ma na przykład jakąś akredytację z różnych organizacji międzynarodowych czy uczelni, no może się spodziewać kontroli czy jakiegoś audytu wręcz. Bo Ale pozwolę partnerzy się zagraniczni dopytać, mogą. audytu z zagranicy, czy audytu z Audytu też, audytu z zagranicy, tak, no bo jeśli się daje tytuł MBA, no to trzeba mieć współpracę zagraniczną. I no, bardzo łatwo to Collegium Humanum załatwiło, a mianowicie, że miało fikcyjnych partnerów. No ale jednak to jest jedyny znany mi przypadek, że uczelnia ma fikcyjnych partnerów. Wszystkie uczelnie, z którymi do tej pory współpracowałam, mają prawdziwych partnerów. No ale ci partnerzy, jak dochodzą do nich informacje o tym, że no, jest taka sprawa, to jest sprawa naprawdę głośna, bo ona nie dotyczy uczelni, która miała te tam 100 czy 200 studentów, tylko w tysiącach. No to rzeczywiście jest zaniepokojenie i część tych organizacji może rzeczywiście mieć obawy, jak to w Polsce wygląda. Także tutaj na pewno na poziomie Ministerstwa Nauki dobrze byłoby sprecyzować jednak, czym są studia MBA i taką nowelizację gdzieś tam wprowadzić do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, bądź w jakiś inny sposób to rozwiązać. No i jednak też trzeba by było popatrzeć na wymogi dla członków rad nadzorczych, żeby tam, bo wie pan, czego ja się zawsze obawiam. Ja się obawiam zawsze tego, że jak jedna władza stworzy jakiś mechanizm, to druga go wcale nie zlikwiduje, tylko z niego będzie korzystać. No więc ja będę się przyglądać z ciekawością temu, co się z tym stanie. Bo to jest naprawdę za poważna sprawa, żebyśmy sobie tak przeszli nad tym do porządku dziennego. I ja o to też bym się dopytał, to znaczy biorąc pod uwagę, że mogą być kontrole, audyty międzynarodowe, biorąc pod uwagę, jak bardzo to jest poważna sprawa, to ja się o to zapytam, czy nie sądzi pani, że ta sprawa może być o tyle głośna, poważna, że może przewyższyć nawet aferę podsłuchową z 2015 roku? No, myślę, że mimo wszystko nie, dlatego że afera podsłuchowa i jednak jej skala, to jakie tam mechanizmy zostały wykorzystane, to, że podsłuchiwano nawet swoich,
To, że Pegasus nie tylko służy do podsłuchiwania, ale także do Ja nie mam na myśli insta. Pegasusa, ja mam na myśli aferę podsłuchową z 2015 roku, która A, tą była aferę, podsłuchową, nie no, Pegasusa. okej, okay, czyli tam Sowa i przyjaciele, Tak, Sowa i tak. przyjaciele. No tak, no tak, no to wie pan, z dzisiejszego punktu widzenia to w ogóle tamte afery nam się wydają takie jakieś mało istotne. Tak, no myślałam, że pan mówi o aferze podsłuchowej w sensie Pegasusa. To tak, bo to jest no, w tym kontekście rzeczywiście poważne. No zwłaszcza jeśli zobaczymy, co tam się jeszcze więcej wydarzyło, bo tam zarzutów pan rektor Czarnecki ma dużo więcej, więc to jest też ciekawe. No, tam są jeszcze inne ciekawostki. Tam są ciekawostki pod tytułem, nie wiem, tytuł doktora honoris causa dla pana Cugowskiego na przykład, ale też dla jakiegoś robota. To już w ogóle śmiesznie brzmi, tak? Także no, to wbrew pozorom, to można powiedzieć, że to jest taka mała aferka i tak dalej, że to jakoś tam. Natomiast wbrew pozorom to jest bardzo ważne, bo to obniża wartość wykształcenia w ogóle. I to już jest bardzo niepokojąca rzecz, tak? No, bo jeśli chcemy budować zdrowe społeczeństwo i społeczeństwo o wysokim kapitale społecznym, to jednak takie zaufanie do wykształcenia jest bardzo ważne. I jak teraz, to jest pierwsza taka duża afera od lat 90. Myśmy w latach 90., pan tego pewnie nie pamięta, ale w latach 90., kiedy zaczęły powstawać uczelnie niepubliczne, tam było kilka takich sytuacji, które były no, skandaliczne, ale właściwie ten system się sam oczyścił. To znaczy, te uczelnie po prostu przestały istnieć. Były niewiarygodne, wobec tego przestały istnieć. Natomiast no, to aż niewiarygodne, że w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko można sprawdzić, ktoś miał tupet, żeby robić coś takiego i na taką skalę, i jeszcze na podstawie tych dyplomów uzyskiwać realne korzyści majątkowe. I to jest dla mnie też istotne. No dobrze, ale jeśli w takim razie te korzyści majątkowe w postaci wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa zostały uzyskane na podstawie nielegalnie zdobytego dyplomu, to czy to wynagrodzenie nie powinno podlegać zwrotowi? To jest według mnie bardzo istotne pytanie, bo my zbyt często w naszym kraju przechodzimy do porządku dziennego nad stratami Skarbu Państwa. Tak? Mówimy, to straszne, miliony wyciekły z takiej czy innej spółki. Mówimy, ten powinien siedzieć, tamten powinien siedzieć. Zazwyczaj, nawet jak ktoś idzie siedzieć, to akurat ta najmniej istotna osoba, bo te bardziej istotne nie podpisywały żadnych dokumentów. Ale ja bym chciała, żeby rzeczą normalną było podawanie, ile pieniędzy udało się odzyskać, albo w jaki sposób są egzekwowane te pieniądze, bo może się części nie uda odzyskać. Ja tego przypuszczam, że bardzo wiele osób pieniądze po prostu wydało, ale ja bym chciała wiedzieć, że nasze państwo się upomina o te pieniądze. Bo to nie może być też tak, bo to działa bardzo demoralizująco na społeczeństwo, że ktoś kradnie, ma nawet jakieś chwilowe kłopoty, trochę wstydu się naje, ale wie pan, w gruncie rzeczy to wstydzą się te osoby. Mnie jest wstyd za kogoś często, tak? Ale ja nie jestem przekonana, że ten ktoś się wstydzi. No ale załóżmy, że się nawet wstydzi. Naje się trochę wstydu, trochę będzie ciągany po sądach. Może to potrwa rok, może to potrwa 2 lata, a te pieniądze w wysokości kilkuset tysięcy czy milionów nawet, bo to przecież były i takie kwoty w tym czasie zarabiane, zostają na koncie. To jest demoralizujące. Opozycja w czasie kampanii wyborczej szła między innymi z hasłami przywrócenia standardów w spółkach Skarbu Państwa. Natomiast na liście, która właściwie wycieka ta lista absolwentów
do mediów. Na liście absolwentów Kolegium Humanum znajdują się między innymi Magdalena Roguska, szefowa gabinetu politycznego ministra Marcina Kierwińskiego, wiceminister resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska, czy działacze PSL-u i PiS-u. I o to bym się zapytał. Jak pani sądzi, czy o takie standardy wyborcom chodziło, którzy do późna w nocy stali przed lokalami wyborczymi? Ależ oczywiście, że nie. I teraz, tak jak powiedziałam, każdy przypadek musi być sprawdzony. Nie będę bawiła się tutaj w wydawanie wyroku, bo po prostu nie wiem. Tak jak pan sam powiedział, były dwa różne tryby. Zobaczmy, w jakim trybie kto ukończył. I sprawdźmy też, co się będzie z tymi osobami w dalszej kolejności działo. To znaczy, jedna rzecz to, że one zdobyły jakieś dyplomy, a druga rzecz, co z nimi zrobiły. Bo jeśli ten dyplom był zdobywany w jakimś przyspieszonym trybie i natychmiast później ta osoba znajdowała zatrudnienie w spółce Skarbu Państwa, a jest to, zdaje się, przypadek pana Jacka Sutryka, to nie ma wytłumaczenia. I mnie nie interesuje, jaka jest przynależność partyjna takiej czy innej osoby. Jeśli miałeś świadomość, co robisz, a jak dzisiaj pan minister Wieczorek słusznie powiedział, no sorry, ale jak ktoś w 3 miesiące zdobył tytuł MBA, to chyba głupi nie jest, tak? Nie mówimy teraz o 19-latku, który zdał maturę i wybiera w ciemno uczelnię. Mówimy tutaj o dorosłym człowieku, który płaci kilkanaście tysięcy z własnej kieszeni za studia. Ha, no jeszcze jedna rzecz, z własnej kieszeni, znowu urzędnicy w magistracie wrocławskim. Dlaczego akurat wszystkie studia podyplomowe finansowane były, jeśli oczywiście te informacje medialne się potwierdzą, były finansowane akurat w Kolegium Humanum? To wymaga naprawdę sprawdzenia. To są bardzo, bardzo poważne rzeczy. Znowu, jako rektorka, ja doskonale wiem, jak to wygląda i ja wiem, jak trudno szukało się partnerów takich instytucjonalnych. To naprawdę trzeba było spełnić bardzo wiele warunków. Często było tak, że wręcz myśmy potrzeby jakiejś instytucji opracowywali specjalnie. To kosztowało nas też jako uczelnię specjalny program studiów podyplomowych. A tymczasem no tutaj widzimy tak od sasa do lasa różne kierunki, ale wszystkie tam. To wszystko wymaga zbadania. Jeżeli chodzi o to zbadanie, to też o to bym się zapytał, jak pani sądzi, czy do sprawy wyjaśnienia sytuacji w Kolegium Humanum, ogólnie tej sprawy, powinna powstać jakaś komisja śledcza? Wie pan, ja generalnie nie jestem zwolenniczką komisji śledczych, to znaczy rozumiem, że te komisje śledcze, które w tym momencie są konieczne, dlatego że musimy najpierw oczyścić służby, żebyśmy mogli korzystać z tych służb. Natomiast jeśli chodzi o uczelnie, to my naprawdę mamy w Polsce tylu ludzi, którzy się no, zajmują szkolnictwem wyższym, także naukowo, to znaczy nie tylko są naukowcami w jakiejś dziedzinie, ale zajmują się naukowo szkolnictwem wyższym. Mamy obecnych i byłych członków Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Mamy ludzi, którzy znają się na zarządzaniu uczelnią i naprawdę tutaj nie trzeba jakichś ogromnych przedsięwzięć robić. Myślę, że tutaj jest bardzo szybka kontrola potrzebna i to jest, myślę, kwestia dni, kiedy o takiej kontroli pan minister zadecyduje. I to raz, czyli żeby też oczyścić atmosferę dla tych studentów, którzy. Ja cały czas jednak wiedząc o tym, że tam są młodzi ludzie, to martwię się tym, co oni w tym momencie przeżywają, bo oni nie są niczemu winni. Ci młodzi ludzie naprawdę najczęściej są ofiarami tej sytuacji. Nie, oni wybrali uczelnię, bo na przykład chcieli studiować psychologię, a w ich mieście nie było innej uczelni, która by oferowała tą psychologię. Więc to jest ważne też z punktu widzenia uczelni. Być może jakiś komisarz, który powinien nadzorować uczelnię i no, przypilnować, żeby studenci nie stracili roku na przykład, bo ja nie wiem, co w tym momencie tam się dzieje. Część pracowników prawdopodobnie może no, zrezygnować z pracy.
część pracowników może zostać aresztowana, no bo to znowu tego się nie dało zrobić bez zaangażowania dużej grupy ludzi. To nie jest tak, że pan rektor sobie drukarkę wstawił do rektoratu i drukował dyplomy MBA. Tak się nie dało tego zrobić. Oczywiście to było niby wszystko online i tak dalej, ale ktoś musiał dać nazwiska. Kto dał te nazwiska? W jaki sposób? Czy ta osoba, która dała nazwisko, prowadziła rzeczywiście zajęcia? Jeśli prowadziła zajęcia, to czy przeprowadzała egzaminy? Jeśli przeprowadzała egzaminy, to czy ma dowody? Jeśli to były egzaminy online, wszystko musi być nagrane. To nie jest tak, że tego się nie da sprawdzić. Dlatego mówię o tupecie. Bo generalnie zasady funkcjonowania uczelni w Polsce są bardzo mocno sprecyzowane. Bardzo. To nie jest samowolka. I jeśli coś takiego robiono, to wydaje mi się, że da się to naprawdę w szybkim tempie wyjaśnić. I o to też bym się zapytał, właściwie wróciłbym do tego, o czym pani profesor powiedziała, to znaczy, jaka w pani ocenie powinna być reakcja rządu na sprawę Collegium Humanum, zwłaszcza, że tak jak pani profesor wcześniej powiedziała, jest to sprawa dla kilku resortów, a nawiązując do mojego poprzedniego pytania, a też zwłaszcza, że wśród absolwentów pojawiają się nazwiska związane również z obecnym rządem koalicyjnym. Ja myślę, że w najlepiej pojętym interesie rządu jest wyjaśnienie tej sprawy do spodu. Po pierwsze, dlatego, że obawiam się, że poza Collegium Humanum może być jeszcze kilka uczelni bliskich PiS-owi, które niekoniecznie niepublicznych, które no, wykorzystywały swoją bliskość z władzą i tam się działy różne rzeczy. Mamy, jak pan wie, i Ministerstwo Sprawiedliwości miało swoją uczelnię, czy nadal ma, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że bardzo szeroki audyt tych instytucji powinien być przeprowadzony. To musi być wyjaśnione, dlatego że w najlepiej pojętym interesie społecznym jest pilnowanie prestiżu wykształcenia. Jeśli nie dopilnujemy tego, żeby wykształcenie miało jakąkolwiek wartość, to my jako społeczeństwo po prostu przegramy. I trochę przechodząc do innego wątku, wkrótce wybory samorządowe, a następnie europarlamentarne. I jak bardzo sprawa Collegium Humanum może zaszkodzić wszystkim ugrupowaniom, które będą w tych wyborach startować, zwłaszcza, że jest to sprawa rozwojowa? Wie pan, ja obawiam się jednak, że spora część polskiego społeczeństwa z tej sprawy Collegium Humanum jedyne, co będzie wiedziała, to ludzie żyją własnym życiem, niespecjalnie się interesują, nie wchodzą w szczegóły, to wyciągnie z tego taki wniosek, że właśnie wykształcenie to nic nie jest warte. Te wszystkie dyplomy, jak pan jest też aktywny na Twitterze, widzi pan też, co ludzie piszą, ale też. Nawet jak się tak porozmawia z ludźmi, chociażby w sklepie, to się zawsze lubię, jak to nazywam, robić badania terenowe, no to jest właściwie to, co ci ludzie z tego wiedzą. Nawet nie bardzo. Część ludzi w ogóle nie wie, co to jest ten MBA. Dla nich to jest tam jakiś tam tytuł zdobyty na uczelni. I słyszę, a wszystkie te dyplomy są nic nie warte, tak? I to jest coś bardzo, bardzo złego. To jest coś naprawdę niebezpiecznego, bo to jest taki kolejna woda na młyn populizmu, taka antyelitarność. To wasze wykształcenie nic nie jest warte, te wasze dyplomy nic. To już teraz nieważne, czy to będzie Collegium Humanum, czy cokolwiek innego, po prostu to może tak wyglądać. Natomiast czy to będzie miało jakieś duże znaczenie? Myślę, że jednak. Tak w szczegóły tej całej sprawy będą wchodzili przede wszystkim ludzie, którzy no, wiedzą, jak te mechanizmy działały, tak? Że to był system zamknięty. Uczelnia, nagrody, które miały nadawać prestiżu tej uczelni, spółki Skarbu Państwa. I no myślę, że
tylko te osoby, które rzeczywiście jakby bardzo szczegółowo wejdą w ten temat, to dla nich to ma jakieś znaczenie. Dla przeciętnego Polaka jednak istotniejsze będą nieco inne kwestie. Wspomniała Pani o profesor o populizmie, to znaczy jak właśnie mogą to wykorzystać populiści, nawet Zjednoczona Prawica, ale bardziej bym się spytał o Konfederację, którzy właśnie próbują się odróżnić od Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej na zasadzie, że my właśnie jesteśmy inni i nie wywodzimy się z tego starego systemu i jak tą sprawę właśnie mogą może wykorzystać Konfederacja w celu pokazania, że my jesteśmy inni, a Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, no w zasadzie na przykładzie Collegium Humanum, no jest taka sama, ponieważ nawet na tej samej uczelni zdobywa dyplomy, które, no, mówiąc prosto, są nic nie warte. Krzysztof Bosak też zdobył. A Krzysztof Bosak też. No, także właśnie to jest ta ciekawostka, że chętnych na te dyplomy było bardzo wielu. I praktycznie z każdej partii. Ja chyba nie znalazłam nikogo tylko z lewicy, ale pewnie też nie cała lista jest opublikowana. Więc ja myślę, że sami politycy, no, sama jestem ciekawa, jak będą rozgrywać. Ja myślę, że jednak taki polityczny zysk dla Koalicji Obywatelskiej z tej sprawy Collegium Humanum może być na tyle duży, że nawet poświęcając kilka tych swoich osób, które tam skończyły studia, to jednak będą drążyć temat, bo ja jednak przypominam i nie chciałabym, żeby to nam też umknęło, że tam oprócz no, nie chcę powiedzieć handlowania dyplomami, bo nie wiem do końca, jak to wyglądało, no, ale na pewno bardzo dużych nieprawidłowości przy tych zdobywaniu dyplomów MBA-a. Tam jeszcze mamy inne zarzuty, także zarzuty finansowe i zarzuty molestowanie seksualne i mobbing, więc to też nie powinno nam umknąć, że tam było bardzo, bardzo wiele takich no, innych patologicznych sytuacji. Bardzo na przykład dla mnie interesujący jest związek Collegium Humanum z Kościołem. Też chciałabym poznać szczegóły tego, więc ja myślę, że co prawda Koalicja Obywatelska ma tam też kilku swoich polityków czy polityczek, którzy mają jakieś związki z Collegium Humanum, ale no, nie ulega wątpliwości, że to była uczelnia, która była częścią systemu PiS. Wobec tego ten zysk dla Koalicji Obywatelskiej z rozpracowania tej sprawy jest za duży, żeby oni z tego zrezygnowali. I o to. Natomiast populiści oczywiście zawsze chętnie podłapują antyelitarne argumenty no pewnie, no gdyby nie Krzysztof Bosak i nazwisko Krzysztofa Bosaka w tym gronie, to pewnie bardzo szybko by tutaj rzucili się na ten kąsek. I o to też bym się zapytał, co właśnie to pokazuje, że praktycznie przedstawiciele z każdego ugrupowania, jeżeli chodzi o patologię, bo wspomniała pani profesor o patologii, co to patologia pokazuje o stanie polskiej klasy politycznej. No, wie pan, myśmy chyba nieraz rozmawiali, więc wiemy obaj, jakie mamy zdanie na temat polskiej klasy politycznej. I tylko, że no niestety muszę powiedzieć, że no, z władzą jest tak, że ona psuje, tak? Więc takie pokusy, jeśli się pojawiają, to władza wcześniej czy później, albo ktoś związany z władzą, sprawujący władzę, korzysta z tych pokus. Więc rolą państwa jest systemowe zabezpieczenie, tak? Czyli no, ja generalnie nie liczę na to, że możemy od jakiegoś człowieka wymagać tego, że on się właściwie zachowa. To jeden się właściwie zachowa, drugi się niewłaściwie zachowa. Przynależność partyjna znowu nie będzie tutaj jakimś wielkim czy ważnym elementem odróżniającym.
W tym przypadku akurat była to szkoła ewidentnie związana z PiS-em, ale widzimy, że też inni politycy innych opcji skorzystali. Natomiast my się musimy zastanowić bardziej nad systemowym rozwiązaniem tego problemu. I trochę zbliżając się do końca naszej rozmowy, jakie w Pani ocenie Zjednoczona Prawica ma szanse w nadchodzących wyborach samorządowych i europarlamentarnych, zwłaszcza, że jak wynika z ostatnich badań opinii społecznej, partia Jarosława Kaczyńskiego utrzymuje poparcie nadal w granicach 30% mimo 8 lat rządów i mimo dewastacji państwa. Ale to ten betonowy elektorat pewnie wiele się nie skurczy, aczkolwiek jakieś te tendencje czy trendy są wyraźne i te trendy są spadkowe. Oczywiście to, że teraz są protesty rolników, to na pewno takie te górników i tak dalej, że one się jakoś tam mogą rozlewać po kraju. To może jakoś tam ten elektorat bardziej prawicowy konsolidować. Ale generalnie ilość afer, które będą ujawniane każdego dnia, no raczej będzie sprawiał, że no ludzie, nawet jeśli będą chcieli być ślepi i głusi, to jednak coś do nich zacznie docierać. Zwłaszcza, że nie mają już Prawo i Sprawiedliwość nie ma już swoich mediów publicznych, wobec czego nie kontrolują do końca też tego przekazu. Więc myślę, że ten trend dla Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza w wyborach samorządowych, będzie negatywny. I zresztą oni to też wiedzą, bo to widać też z tego, że politycy do tej pory związani z Prawem i Sprawiedliwością startują jako niezależni kandydaci, czyli ukrywają wręcz swoje związki z PiS-em. No, widocznie im wyszło w badaniach, że tak będzie dla nich lepiej. I o to też bym się spytał. Sukces w wyborach parlamentarnych udało się osiągnąć dzięki wyborcom niezdecydowanym i młodym, którzy chcieli zmiany. I jak pani sądzi, jaką ofertę dla tych wyborców powinna przedstawić koalicja 15 października, żeby szybko ich nie stracić? I wie pan, jeśli chodzi o oferty, to te oferty, one już zostały złożone. Ja myślę, że teraz raczej chodzi o to, żeby realizować te obietnice, które pojawiły się podczas kampanii wyborczej. Ja nie wiem, czy jest pora na kolejne obietnice, poza jedną bardzo istotną, a mianowicie powrotem do finansowania czy samorządów z podatku PIT. Generalnie, żeby samorządy odzyskały te pieniądze, które straciły w wyniku Polskiego Ładu. Natomiast jest bardzo mało czasu już do wyborów samorządowych, wbrew pozorom. I to nie jest czas na nową strategię, według mnie. To nie ten moment, więc myślę, że to będą bardzo podobne hasła, plus te lokalne, to jest oczywiste. Natomiast nasilenie takich emocji społecznych w tym momencie, związanych z polityką ogólnopolską, jest tak duże, że te emocje siłą rzeczy schodzą na dół. Czyli ta polityka ogólnopolska, ona się przełoży jakoś tam na wynik wyborów samorządowych. I na sam już koniec, bo wspomniała pani profesor o tym, że nie ma czasu, żeby przedstawiać nowych haseł. I o to bym się zapytał. Jak pani o profesor ocenia dotychczasowe osiągnięcia bądź ewentualne porażki obecnego rządu? Ja generalnie od początku zakładałam, że jest mało realne zrealizowanie wszystkich obietnic w tak krótkim czasie, ponieważ wiadomo było, że nie ma pełnej wiedzy na temat stanu poszczególnych budżetu państwa, na temat stanu poszczególnych ministerstw i tak dalej. Więc nawet pomijając kwestie takie czysto organizacyjne, czy coś się by dało zrobić, czy by się nie dało zrobić.
to widzimy, właściwie każdego dnia słyszymy od poszczególnych ministrów, że oni napotkali rzeczy absolutnie zadziwiające w swoich ministerstwach, łącznie z tym, że nie wiem, tam pozabierano różne rzeczy z ministerstw, tak, że brakowało sprzętów, które tam powinny być, a to takie najprostsze rzeczy, więc myślę, że no, pewną cierpliwość musimy się uzbroić. Dla mnie, jako osoby, która mieszka na co dzień w Rzeszowie, bardzo blisko granicy ukraińskiej, która widuje na co dzień amerykańskich żołnierzy, którzy tu stacjonują, nad którą latają samoloty wojskowe, dla mnie jest niezwykle istotna sytuacja Polski na arenie międzynarodowej. I ja wiem, że z perspektywy Warszawy pewnie jest mnóstwo innych ważniejszych obietnic, które Tusk powinien spełnić. Dla mnie w tym momencie jest, jako dla osoby z Podkarpacia, istotne to, co robi na przykład minister Sikorski. I ja mogę dłużej poczekać na podwyżkę, która była obiecana pracownikom uczelni, i których nadal nie dostaliśmy. I bardzo na nią liczę, jak wszyscy nauczyciele w Polsce. Ale tak jak powiedziałam, z perspektywy osoby, nad której głową regularnie latają samoloty wojskowe, 3 kilometry dalej są rozstawione patrioty, to dla mnie najistotniejszą jest kwestią odbudowania pozycji międzynarodowej Polski jako wiarygodnego partnera. I w tym aspekcie wysoko oceniam działalność naszego rządu, przede wszystkim Radosława Sikorskiego. Jeszcze o to bym się zapytał, bo wspomniała pani profesor o cierpliwości. I jak pani profesor sądzi, na ile jeszcze tej cierpliwości z polskiemu społeczeństwu starcza? Krótko, bo my jesteśmy bardzo niecierpliwi. Także myślę, że dobrze byłoby, gdyby przed wyborami do Europarlamentu powstała jakaś, czy ogłoszono jakieś resume tego, co się już udało zrobić, na jakim etapie są kolejne rzeczy, bo nasze społeczeństwo generalnie jest oczywiście bardzo niecierpliwe. My nie mamy dużego zaufania społecznego. My nie mamy zaufania do polityków, bo to jest też kwestia zaufania do polityków. Jak mamy zaufanie do polityków, to myślimy, okej, skoro obiecali, to oni to zrobią, dajmy im czas. Natomiast jeśli nie mamy tego zaufania, to my bardzo szybko mówimy, sprawdzam. Także politycy powinni sobie zdawać z tego sprawę, że polskie społeczeństwo długo oczywiście czekać nie będzie i te trendy, które w tym momencie są dla rządu pozytywne, one się mogą bardzo, bardzo szybko odwrócić. Bardzo dziękuję za rozmowę.